Dzień dobry Państwu. Moje nazwisko Aneta Rzepecka. Miło mi jest Państwa zaprosić na film szkoleniowy dotyczący generowania lastrowych produktów pochodnych, numerycznego modelu terenu i numerycznego modelu pokrycia terenu. Szkolenia z wykorzystania produktów LIDAR realizowane są w ramach projektu Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami ISOK. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Szkolenia powstały na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Firma Progea Consulting jest liderem konsorcjum przeprowadzającej niniejsze szkolenia. Treści zaprezentowane w niniejszym filmie są odzwierciedleniem informacji przedstawionych uczestnikom podczas szkoleń. W związku z tym prezentowane ćwiczenie oparte jest na danych wykorzystywanych podczas szkoleń stacjonarnych. Na podstawie numerycznego modelu terenu zostaną wygenerowane modele cieniowanej rzeźby terenu oraz model spadków. Następnie z numerycznego modelu pokrycia terenu wygenerowany zostanie model ekspozycji. Utworzona warstwa ekspozycji może sprawić trudność w interpretacji z powodu domyślnej kolorystyki, jaką są odcienie szarości. W zależności od kierunków spadków, w celu poprawy wyglądu warstwy, istnieje możliwość wczytania wcześniej utworzonej symboliki, co zostanie wykonane w drugim etapie ćwiczenia. W celu rozpoczęcia ćwiczenia należy otworzyć projekt programu QGIS. Po otwarciu projektu w oknie zawartości znajduje się NMT i NMPT. Aby utworzyć model cieniowanej rzeźby terenu, należy skorzystać z zakładki Raster. Następnie analiza i narzędzie numeryczny model terenu. W oknie dialogowym numerycznego modelu terenu należy w pierwszej kolejności zdefiniować raster źródłowy. Do utworzenia modelu cieniowanej rzeźby terenu należy wskazać NMT. Następnie wskazujemy ścieżkę zapisu pliku wynikowego, klikamy Wybierz i wskazujemy folder 0405 QGIS. Model zapisujemy jako Hillshade. Następnie klikamy Zachowaj. W drugiej kolejności przy opcji Generuj powinna być wskazana domyślna nazwa cień, czyli skrót odcieniowanego modelu rzeźby terenu. Ponadto w opcjach można zdefiniować mnożnik skali Z, proporcje skali Z do X, Y, a także azymut światła i wysokość światła nad horyzontem. Ustawienia te pozostawiamy bez zmian. Zatwierdzamy polecenie i czekamy na informację ze strony oprogramowania o utworzeniu modelu cieniowanej rzeźby terenu. Następnie zamykamy okno dialogowe i w oknie roboczym pojawił się nam wygenerowany model cieniowanej rzeźby terenu. Jako drugi powstanie model spadków. Korzystamy dokładnie z tego samego narzędzia, zakładka Raster, analiza, numeryczny model terenu. Również jako raster źródłowy wskazujemy NMT i wskazujemy ścieżkę zapisu pliku wynikowego. Zapisujemy go jako slope i klikamy Zachowaj. Następnie w opcji Generuj zmieniamy cień na spadek. W opcjach dodatkowych można zmienić stopnie na procenty oraz proporcje skali Z do X, Y. Klikamy OK i również czekamy na informację o wygenerowaniu modelu spadków. Zamykamy okno dialogowe. I w oknie zawartości, w oknie roboczym pojawił się nam wygenerowany model spadku. Jako ostatni wygenerujemy model ekspozycji. Korzystamy ponownie z tego narzędzia. Co wcześniej, zakładka Raster, następnie analiza, numeryczny model terenu. Tym razem jako raster źródłowy pozostawiamy numeryczny model pokrycia terenu, czyli NMPT. Wskazujemy plik wynikowy, nazywamy go aspekt. I klikamy Zachowaj. W opcjach Generuj wybieramy już nie cień, nie spadek, tylko ekspozycję. Możemy w opcjach m.in. zamienić kąt trygonometryczny, azymut na kąt trygonometryczny oraz wartość 0
zamiast wartości ujemnych dla obszarów płaskich. Zatwierdzamy polecenie OK i czekamy na wygenerowanie się modelu ekspozycji. Zamykamy okno dialogowe. Przechodzimy do drugiego etapu ćwiczenia, w którym zmienimy sposób wyświetlania warstwy aspekt, czyli modelu ekspozycji i nadamy mu barwy. W tym celu klikamy dwukrotnie na warstwę aspekt w tabeli zawartości w celu wyświetlenia okna właściwości warstwy. W panelu bocznym wskazujemy zakładkę styl. Aby wczytać wcześniej zdefiniowany styl, korzystamy z narzędzia, które jest na samym dole, wczytaj styl. Następnie z folderu roboczego 0405 Hugis uruchamiamy, zaznaczamy plik o nazwie ekspozycja kolorystyka. Klikamy Open i czekamy na reakcję programu. W momencie wczytania się wcześniej zdefiniowanej symboliki klikamy Zastosuj, a następnie OK. W ten sposób zdefiniowaliśmy nadanie barw dla warstwy aspekt, czyli warstw modelu ekspozycji. Ćwiczenie polegało na poznaniu procesu generowania rastrowych produktów pochodnych w postaci map spadków ekspozycji oraz cieniowanej rzeźby z danych numerycznego modelu terenu oraz numerycznego modelu pokrycia terenu. Warstwy mają szerokie zastosowanie w analizach topograficznych oraz wielokryterialnych, jak również w procesach decyzyjnych. Mniejsze ćwiczenie możliwe jest do wykonania w innych programach przeznaczonych do pracy z wysokościowymi danymi rastrowymi. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam na stronę internetową www.szkolenialidar.gugik.gov.pl.